Hej. Pogoda petarda. Zwariować idzie, nie? To od razu mówię. Zobaczcie. Słoneczko, uśmiech. Od razu buzia się uśmiecha. Na moim kanale w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale znacie się tematy czasami, które nigdy, przenigdy nie będą poruszane. Może kiedyś w przyszłości na innych tematach. Mój kanał w niektórych tematach będzie ponadczasowy. Tak jak kiedyś zapytali Bank of Olsena, jeżeli poprawnie nie mówię, to poprawcie. Zapytali go kiedyś o to, jaki pan ma telewizor u siebie. To było oczywiście pytanie sprzed 15 lat. Zapytali go, jaki pan ma telewizor, czy najnowszy. On mówi, nie, moje telewizory za 20 lat, za 50 będą zawsze ponadczasowe. Dzisiaj chciałem poruszyć niesamowicie ważny temat, który zawsze mnie nurtował, a nurtujące tematy zawsze będę poruszał. Mam wielu znajomych, przystojnych, z dobrych domów, bogatych. Nic w cudzysłowie mi nie brakuje. Fajni chłopcy. Wszystko elegancko w życiu im się jako tako leci, jako tako im leci. A tak naprawdę z moich obserwacji koleżanki, z którymi się spotykają, mówią wręcz przyjaciółki, to bardzo często są dziewczyny, które przechodziły z rąk do rąk 25 lat temu moich starszych panów, których ja znam, którzy mają po 50-60 lat, oni zrzucali sobie je z pokoju do pokoju, przechodziły z rąk do rąk i teraz te koleżanki po prostu są w cudzysłowie przyjaciółkami. Przyjaciółki, przyjaciółek. Boli mnie fakt czegoś takiego, że jeżeli widzę faceta wartościowego, fajnego, ciekawego, który czymś się interesuje i widzę obok dziewczynę, która ja mam to zapisane, że miało ją 10, czy 20, czy 40 wyjątkowych mężczyzn, a teraz jej głównym źródłem zainteresowania to jest, potem zawsze możecie poznać odpowiednią kobietę, pamiętajcie o tym panowie. I jak? Fajnie tam na baletach jest? Czy tam pójdziemy sobie? Spotykasz ją za 10 lat? Jakby czas się zatrzymał w miejscu. I jak? Byłeś tam na baletach? Spoko jest? Jak dużo ludzi? Aha, przychodzisz za 10 lat z powrotem. Minął już ćwierć wieku. I jak fajnie? Byliście tam? Aha, nie byliście? A to dobra, to my idziemy, nie? Charakterystyką tych pań to jest oczywiście zawsze podrobiona torebka i tutaj też potężnie wielki napis z logo. To tak zawsze charakterystyką jest tych kobiet. I dziwi mnie tylko ten fakt. Zawsze mnie dziwił. Pomimo tego, że byłem poszalony, zwariowany, tak jak widzieliście na moich początkowych filmach. Niesamowicie zwariowany, ale ja jeżeli dobierałem sobie koleżankę, to jeżeli ja słyszałem, że ona z dyskoteki do dyskoteki chodzi, ja wręcz dostawałem dreszczy. Bo nie interesowały mnie barowe koleżanki. Dyskomanki, które przychodzisz za 10 lat, one tam siedzą i tylko nowa torebka, nie uczy, tylko zruczy, nie? Oczywiście zawsze podrobiona, no bo wiadomo, nie? Zawsze na stole położona. I co? Czego się napijesz? Co, postawisz mi drinka? Oczywiście 20 lat wstecz, jak się cofasz, to panowie z rączki do rączki ją tak przekazywali, a ona dalej teraz siedzi po tych 20 latach na dyskotece. I zwróćcie uwagę też, czy w swoim środowisku nie macie kolegów, którzy są wartościowi, którzy są ciekawi, mądrzy, przystojni, z dobrych domów, po szkołach, reprezentują coś w danym mieście, a koleżanki, które czasami mają koło siebie, no to dużo pozostawiają do życzenia. Osobiście taka rada ode mnie: otaczaj się koleżankami, które coś wnoszą, które mają wartości i które są ciekawymi osobami w naszym życiu. Oczywiście subskrybuj mój kanał. Na dole masz mojego e-booka 25 lat moich obserwacji i jeżeli z czymkolwiek masz w uwodzeniu, w pewności siebie, jakikolwiek problem, zadzwoń, zapraszam cię serdecznie na moje szkolenie. Spójrz na tą przepiękną pogodę. Hej.